I widowa, z tej strony Refus, to jest Kęsinek z Europa Universalis 4. W tym odcinku pomagamy Austriakom w wojnie przeciwko Bawarii. Mam nadzieję, że nie dołączy się do nich Francja oraz Wielka Brytania. Jeśli się dołączyć, będę musiał z nimi zerwać sojusz, gdyż nie damy po prostu rady w ogóle. No, na razie się nie dołączają. A wiecie co, pomogę im. A, przecież w ogóle Francuzi walczą z tymi. Chyba właśnie z nimi. Nie, to czemu po nich chodzą w ogóle? Z Wenecją nie mamy sojuszu niestety już. Ja pierdolę, chuj. A ewakuować się tu, kurwy, te pierdolę nich. Chodźcie, pa, jak się boją, pa. Czekają się. No, a wy na Burgas, albo nie, wy tu. A wy tu. Widzicie, jak ich kurde wezmę? Szans nie mają. Teraz wyjdźcie tu. Zaraz, jak to zrobić? Dobra, wy idźcie dalej, a wy się rzucicie tam. No lider? Jest lider. I wy możecie tak ładnie, spokojnie tam pójść. Wojna jest spokojna. Nie wiem, czy się chce jeszcze z Czechami okładać. Gdyż Czechy to za duży problem i mi się nie chce z nimi bić. Na samą stolicę pójdę. Opi kurde, tutaj ich cisnę, pa, no. Jadę ich, pa, do Pulos. Stop. Ładnie o nas pomyślcie, nie chcę się z wami nawalać. W ogóle nie chcę wojen prowadzić, one idą do mnie, tak bezpośrednio. Nie mam na nich wpływu. Nie mam wpływu na wojny. Ja chcę pokoju, miłości, miziania się w ogóle, a nie no, ciągłe bitwy i tak dalej. A chciałbym ten sezon skończyć, oni mi uciekają. To wy pójdziecie tutaj. Wy podbijacie. Jest dyplomacja. Olać to, że useless dyplomacja, ale zawsze jest jakaś. Że nie, technologia, nie dyplomacja, sorry. Spierdzielają na pewno gdzieś tutaj, tak się założę. Nepal i tak dalej, widziec. A do Konstantynopolni te tanki. Jak to 30 się zmniejszy, to tam nic się nie stanie. Sopron jest moją prowincją teraz narodową, ale się na nich nie rzucę. Dobra, Dżewicki tu jest. Oni tu oblegają non stop. Już nie chcę się na nich rzucać tutaj. Już oni mnie od Bochemczyków kryją. Wow! Bierzemy ostatniego! Wow! 101, tu się trochę biją. Tu Kastylia stoi w miejscu, tu nic. Max tego, że Meksyk nie poszedł, widzicie? Wow! Tyle kardynałów! So much kardynał. No problemu, dobry człowieku, 114 tysięcy. A, Wenecja jednak nie jest taka sprytna. Jest aktywny kardynał. Hmm.
Bo jak brałem pokój z Bochem Czekajem, mogłem poprosić o zerwanie stosunków ze Szwedami. Tak myślę, co mógłbym teraz podbić jeszcze? I chyba widzę. Węgry będą oczywiście moje. Tutaj w Niemcy chcę iść, czy nie chcę iść w Niemcy? Hanower się wpierdzić. Nie, bo są już z Francuzami. Hanower ma czwarta. Szwedzi równa się Czesi. And Serbia, Nepal. Mamy Aleucy, Złota Horda i zostaje wschód. A Moskwianie mają większość wojsk tutaj. Chuj wam w dupę, piec w dole. Wiecie co? Wiecie co? Wiecie co? No zaraz wam pokażemy, jak was nie lubimy. No, już nie ma tutaj tak spokojnie. Break. No i macie przerąbane, widzicie? Uuu, tylko niech powiem waszej mamie. Wasza mama. Ale to mi oblegają prowincje, a nic z tym nie robię. Prowadzę tą wojnę? Tak! Prowadzę tą wojnę! Wiecie, ile dostanę od tych, od Wenecjan? A w ogóle tak, jak mówiłem wcześniej, że słyszeliście poprawę z Audacity, to postanowiłem to anulować. Coś tam RZ-um zdobyłem i wpisu w ogóle, jestem koksem i robię mi loda. Okej, poproszę was o możliwość przejścia, dziękuję, do widzenia. I zgankuję ich. Wygrałem! A tak myślałem, przegram jak tutaj wejdą, przegram jak tutaj wyjdą. Wejdą. Nie wygrałem. Dobrze, pa. Oni idą tu. Myślisz taki koksu, masz mikrofon? A ja podejdę i wcisnę domofon. Burgas, no teraz taki koksu. To zobaczymy, patrz ile mi tysięcy wojsk idzie, ja pierdzielę, dobra. Zagapiłem się, my bad. Moje łóżko. Jest, mam papal kontroler, kurde. OP jestem. Jadę Jackson topem, bo Jax jest OP. Yo, peace, 300 BGC w ogóle. Dyscyplina, morale w armii. No, to się przyda na stówę. Dużo się zwiększyły? W ogóle co się zwiększyło? Odrobinkę się zwiększyły. Dobra, a więc Bawarię mam full. Kto jest? Jeszcze Bawaria i Wenecja. Chyba mam tutaj wszystko pozamykać. Na kwo nawet nie pójdą, walecne te byki. Ta, takie koksy, kurde. Mikrofony się ma, to szaleją. To zaraz porozmawiamy z inaczej. Moje panowie. Ale nie, czemu wam i ruszam? Po co wam, was mam marnować tutaj? Skoro tu stoi w Monachium ładna aremka, która może ich tutaj zniszczyć. Brandenburgia tutaj przyszła ich niszczy, ale chciałem mieć procenty. Mam procenty. Jakieś tysiaczki im zostały w ogóle, to nie jest wojna światowa, nie ma tutaj co walczyć.
Ja bym się, Konstantynopol nasz czy nie nasz? Pod Weroną wygrałem. Wygrałem pod Konstantynopolem. Ładnie proszę, ładnie proszę. Dziękuję, do widzenia. A z wami anuluję, ponieważ tracę chyba tylko diplomatic relations. Dziękuję. I dziękuję. Nie wiecie nawet jakiej, jaką przysługę mojej OP ten mojemu das. Nie wiem, mojej koksowności wyręczacie w ogóle, że koksem jestem i tak dalej. Tu. Amasa jasa. Dobra, tutaj tak patrzę. Przyjmuję. Chciałbym Burgas oraz Konstantynopol. Co wy na to? Zgodzę się na jedną prowincję, bo tylko 25%. Ale zaraz im Turcję przejmę. Tu już jestem na Bałkanach. A więc tak, słyszycie na pewno teraz epic muzykę. Doremi.
I słyszymy się z powrotem. Nie wiem czemu tak. Tak myślałem, że a obnażenia sobie przeczeka, a tutaj nagle zacząłem czekać całą wojnę. Brandenburgia wzięła z niej pokój, to Palatyna to oblega. A tutaj ładnie oblegam teraz prowincję. Tu mi próbowali grozić wyjściem, ale nie wychodzą, bo się cykają. Bunt zjechany. Ile mam teraz procent, gdyż jak widzieliście, mogliście zauważyć. Bo zaznaczyłem sobie te trzy prowincje i te trzy zamierzam zdobyć. Konstantynopol, stolica prawosławizmu. Nawrócę ją na katolicyzm. Ateny, call to peace. Czemu? Czemu? Jakie mam tutaj w ogóle męczenie wojenne? O kurw. Dobra, na serio muszę call to peace robić. O, na solo, takie koksy na solo. A czemu ja stąd szedłem? Jestem debilem. Bo Jax jest OP, jedziemy. Teraz tylko musimy czekać, jakoś do re, mi, fa, sole i tak dalej bym wam włączył, ale mi się nie chce. Żwakty zabronił mi używania swoich piosenek w moich filmach. Nie ma nic ciekawego, nie chcę tam Gimpera wam rzucać, ponieważ nie ma sensu. I patrzymy i czekamy naszych uczu i oczu, uczu i... Ja pierdzie, genialne. Naszych uszu i oczu doglądamy. No, solo, no, nawet nie zdążyli tutaj flotą przybyć. Przecisnąłem się przez tą ciśninę. Ich zniszczyłem jak chciałem. Czy to nie było piękne? Tak, to było bardzo piękne. Wypływacie tą flotą. Dobrze, oni są zniszczeni już. Jak to wygląda? No i przyciskam się tymi kardynałami non stop. Ponieważ mi zabierają kardynałów. O. No było już trochę groźniej. Aż wyślę inną armię na nich tutaj. Aż uciekli na flotę. Przejmuj ten Epirus, ładnie proszę. Otomani, ciekawe, ładnie wyglądają nawet. Ankara stolica? Tak, Ankara stolica. L2. Także nie Spy Offense, tylko Global Trade, to mi się trochę zwróci chociaż. Ile mam straty? 123 tysiące. Zdobyłem ich stolicę, czy jeszcze oblegam? Jeszcze poblegam. A, 10 prestiżu, bo prestiż mi się zwróci. Czy już się zgadzacie na te terytoria? Bez Edirn tak, ale bez Edirn się nie ruszę. Wygrałem pod Moreą. I ruszę im tu. Your ports are blocked. Now cry, kid. Dobra, surrendowali w stolicy. Czy jeszcze jakieś tutaj nieznane? Tak, to się bije tutaj. O Boże, to jeszcze jest Rodos. Raczej nie wy, bo jesteście gówna i z wami zrobię osobny pokój. Zgodzą się. Doskonale. Pa. Jakie prowincje mi tutaj doszły teraz. OP jestem. Come on, F. Ale napis w tym samym miejscu. Nie jest jakoś tak zrobiony, jak to byłoby w Europie Universalis 3. Nie jest tak zrobiony, że zawijas. Bo w Europie Universalis 3 to było fajne właśnie, że napisy tak czasami dziwnie sterczały. No i to trzeba administrację zbierać niestety. Hajsy mam, coś pobuduję, ale nie wiem co, ponieważ mi
Przepraszam, dyplomacja jest w cholerę potrzebna. Okej. A to już nie pójdą. Hajsy się przydadzą. Wyślij. Mogą ci stosunki niestety pomiędzy nami przez to pogorszyć. A ja rozdałem te prowincje tamtym, Palatynatowi oraz Austriakom. Ponieważ niepotrzebna mi jest w ogóle taka prowincja w samym centrum, gdyż to nie ma sensu. Dalmacja. Nie porobię w nich kora? Dziwne. Jeden stability, okej. Ale takie, patrzcie, jakie armie tutaj są. Wolę jednak wycofać tutaj. Dobra, trzeba jakoś rozlokować, ale to już wszystko zrobię poza filmem, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku z Europy Uniwersalnej 4 i pa. Pierwszy tych tutaj wyślę, pa.